Witam. Gościmy na warsztatach polowych firmy Procam. Znajdujemy się w stacji oceny odmian Radostowo, zakład doświadczalny. I na warsztatach chcemy przybliżyć zespołowi Procam opryskiwacze Hardy, a głównie technikę Twin, która jest fragową ofertą w sprzedaży. Prezentujemy na polu doświadczalnym opryskiwacz samojezdny Hardy Alpha. Jest to model o zbiorniku 5100 litrów z belką o szerokości 30 metrów. I tak jak wspomniałem, specjalność firmy Hardy Twin System. Na polu pszenicy zaprezentujemy różne warianty zabiegowe i chcemy tutaj doradcom firmy Procam przedstawić to w aspektach agrotechnicznych, jak i również chcemy zaprezentować maszynę Hardy Alpha od strony skrótowo-technicznej. Jeżeli chodzi o ofertę opryskiwaczy Hardy, naszą specjalizacją są opryskiwacze rolnicze oraz sadownicze i bardzo dobrym tutaj rynkiem sprzedaży dla nas jest rynek polski, gdzie z sukcesem sprzedajemy opryskiwacze konwencjonalne, ale tak jak wspomniałem, naszym tutaj znakiem towarowym jest system Twin. Opryskiwacze Commander i Alpha bardzo często znajdują nabywców w Polsce poprzez system wspomagania powietrznego Twin. Jest to system, który firma Hardy nieprzerwanie oferuje od 1988 roku i przy początku na opryskiwaczach zawieszanych w tej chwili możemy te systemy Twin zaproponować na wydajnych, profesjonalnych maszynach przyczepianych oraz samojezdnych. Jeżeli chodzi o system Twin, to jest uniezależnienie się od warunków pogodowych, głównie od wiatru. I tu chcę powiedzieć, że nasi klienci, wybierając Twin, mogą wykonywać opryski w już konkretnym wietrze. Nawet do 9 metrów na sekundę wiatr nie stwarza problemu. Chcę powiedzieć, że dzięki dużemu zasobowi powietrza wytwarzanego przez wentylatory indywidualnie w każdej belce, ze szczeliny, z kierownicy specjalnej pod belką, bo to też jest bardzo ważne, że jest to specjalna kierownica, możemy emitować 35 metrów na sekundę silnego strumienia wspomagającego oprysk. I dzięki temu możemy przeciwstawić się również konkretnym warunkom wiecznym spotykanym na polu. Specjalnością firmy Hardy jest regulacja kąta strumienia powietrza. W opryskiwaczach Commander oraz Alpha prezentowanym na polu tutaj regulujemy kąt w zależności od kierunku napotkanego wiatru. Do przodu kąt jest regulowany do 40 stopni, do tyłu po wykonaniu uwrocia automatycznie kąt ustawia nam się maksymalnie do 30 stopni. Oczywiście o tym wszystkim decyduje operator i o tym również decyduje, czy to ma być oprysk wspomagany z większą lub mniejszą prędkością wentylatorów. Przy zabiegach doglebowych jest to zredukowany strumień powietrza, przy zabiegach łanowych jest to strumień większy.
Nasze warsztaty polowe dobiegają końca. Początek naszej współpracy z firmą Procam uważam za bardzo obiecujący. Po spotkaniu w Radostowie mogliśmy tutaj właśnie spotkać się z dużą grupą doradców Procam z całej Polski. Przedstawiliśmy na pokazie opryskiwacz Hardy Alpha z systemem Twin. Bardzo fajna pogoda umożliwiła nam przeprowadzenie doświadczeń. Doświadczenia te są zilustrowane na papierkach wodnoczułych i dla każdego rodzaju zabiegu na tablicy mogliśmy zaprezentować wyniki doświadczeń. Zapraszamy do współpracy z firmą Hardy. Jest to dobry początek rozpoczęcia naszej serii pokazów w Polsce, utworzenia punktów Hardy Academia Twin.